Cześć tu! Oluś i tatuś! I niespodziewanie ich montażysta. Jakby ktoś czegoś kiedyś potrzebował, to tutaj. A ja chciałem tylko powiedzieć, że dzisiejszy odcinek był możliwy tylko i wyłącznie dzięki współpracy z Best Toys. I tylko dzięki tej współpracy możecie zobaczyć nadchodzące wydarzenia w 2024 związane z Super Thingsami i nie tylko, ale oglądajcie do końca. Dlatego zapraszam na Best Toys i zapraszam do oglądania. Witajcie w naszym świątecznym odcinku. Dziś pokażemy wam, co tak naprawdę będzie zabawek z Magic Box, czyli dowiemy się o 13 serii Super Things. Dowiemy się czegoś wręcz strasznego, bo nie będzie tak jak zawsze, że w Hiszpanii wychodzi w taki miesiąc, a wyjdzie w inny, zaraz wszystko się dowiedzie, a będzie coś nowego i ciekawe, czy przebije te Super Thingsy. Wszystkiego zaraz się dowiecie i wszystkiego się dowiecie też, dlaczego będą Super Things, seria 13 będzie później. Mniej gadania, więcej otwieram naszej reakcji, nie otwierania, będziemy patrzeć i podziwiać to, co będzie. Ja zaraz tu Olusiu włączę. Tylko zanim zaczniemy, co zróbcie? Łapeczki w górę. I subskrypcję, i dzwoneczek. I teraz tak, słuchajcie, przenosimy się do komputerka. Zaczniemy od Super Thingsów. Super Thingsy będą się nazywały 13 seria jak? Spring. Nie, nieprawda. Będzie się nazywało Legends. Legenda. Legenda, tak naprawdę. Zobaczcie, Legends, tak się przedstawiają, czyli to będzie jakby połączenie dwóch serii. Niestety, boję się, że to może być jedna z ostatnich serii Super Thingsów. Bo zobacz, już jakby ponawiają rzeczy, które były. I teraz najważniejsza informacja. Wiesz, nie, to zdaj mi sobie, jak ci przeszkadza. Wiesz, kiedy będzie, bo zawsze było koniec lutego, początek marca wychodziły w Hiszpanii kolejna seria. Wiesz, kiedy będzie teraz? Teraz dopiero przed wakacjami. A wiecie dlaczego? Dlatego, że powstaje serial telewizyjny o Super Thingsach. Zaraz wam podam też tytuł. Ale najpierw zobaczmy, co nam będą proponowali w 13 serii. Mamy tak, będą jakby podwójne paczuchy, że w jednej paczce będzie, z tego przynajmniej wynika, dwa Super Thingsy. Jeden z serii z Kazum Kidem, a drugi z serii z Kid Fury. Kid Fury, masz napisane. Olusiu, to nic nie mówisz. I widzicie, to będą połączone, tak samo będą połączone pojazdy, będą po dwa pakowane, przynajmniej tak z tego wynika. Czyli tak naprawdę nic nowego z Super Thingsów nie będzie. Ale nic nowego nie będzie. No w sensie będą się powtarzały postacie, które wszystkie? Były w innych seriach. No na to wygląda, że tu z drugiej serii, z pierwszej serii. To będzie nudne. Nie, ale zobaczcie, jakie będą czaderskie nowe roboty. Naprawdę wyglądają zacnie. Jeden zielony, drugi niebieskawy. I teraz tak, tu będzie miejsce i dla... Jeden nazywa się... Ja chcę powiedzieć. Pierwszy ten niebieskawy, taki dobry wygląda, to Turbo Power. Power? Power, no Power, no. No Power pies. Jest napisane, no nie jeden pies musi. Power. No, nie. A druga? A druga to jest Turbo Speed. Turbo Speed. Ale, ale, ale. No. Ale, ale, ale. Tak. Tu Turbo Speed ma jeszcze taką bronikę, taką... Jak widzą tutaj. Cicho, cicho, cicho. Dobra, jak dobra, ja będę, no mów. No nie, no. No mów. Ma bronkę o nazwaniu Shooter. 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 A Turbo Power ma bronki o nazwaniu w sumie dwie. Double Blade. Double Blade, i tak. Ten dobry ma Zinxa Lankelord. Lord jakiś coś tam. I zły miał Morgus Laser. Czyli tak jest, okej. Okay. Tu zobaczcie, o te pojazdy zmieniają, o ten, widzisz, to on się łączy, taki jeden podwójny ten, dwa miecze, taki jeden podwójny. I on się zmienia w auto, czyli to jest znowuż taki troszkę autoboci. Bardzo fajnie wygląda, prezentuje się ten autobocik. Tu jest pokazane, jak wygląda w opakowaniu. Tu drugi zamienia się bardziej w motor, ten z pistoletem shooter, który się montuje. Dobra, tu wygląda tak całości. Czyli tak naprawdę 13 seria to jest powtórka z rozrywki, tylko będą nowe zabawki. Ale jeszcze o nowych zabawkach zaraz się dowiecie. Z kolejnego slajdu, bo tu nowości z Magic Box. I teraz to, co najfajniejsze. I teraz pytanie do was, mam nadzieję, że komentarze nie będą wyłączone. Czy Super Thingsy przejdą do tak zwanego lamusa, a zamienią, a
w ich miejsce wejdą piraci. Piraci wejdą, piratix się nazywają. Piraci wejdą koniec lutego, początek marca, oczywiście w Hiszpanii, być może w Polsce też, nie wiem. Zobaczcie, tu już jakieś zestawy też na zasadzie, że są ultra rzadkie, tylko ultra rzadkie tu są złote. Też będzie trzeba je polować w saszetkach. Zobaczcie, to nie saszetkach, tylko pudełeczkach. I jest do zebrania 60 pirateksów. Wszystkie są powiązane z piratami i chyba z morskimi stworzeniami, tak mi się wydaje. Zobaczcie, jeden ultra rzadki to jest gold, który ma taki podest dla siebie, ale chyba będzie można go kupić samemu oddzielnie, tylko nie będziesz wiedział, którego trafisz. Czy trafisz tego, czy tego? Chociaż one wyglądają tak samo. Tak samo są. A nie, to nie są tak samo. To są takie. Poczekaj, wróć. Wiem, to są. Nie, zobacz, ten ma rękę inaczej i ma inny miecz, i ten ma inny miecz. Co ty gadasz za głupoty? O i chyba, o ten jest fajny, tutaj nie, widzisz mi się, ten zielony. Czekaj, co chwilę. Ten podoba, żółwik. Okej, okay, a mi się podoba ten najadę z drewnianym mieczem. Z drewnianym mieczem, wygląda troszeczkę jak dinozaur. Nie, kochanie, do dołu. Kolejne podki. Są jakieś kryjówki, ala, czyli coś na zasadzie tak jak było w Super Zinksach. I wiecie, co jest fajne? Podobnież te postacie są większe niż Zinksy. To nie zbyt dużo, ale są większe, więc to też uważam na plus. Co tam jeszcze w tych piratach? Jakieś bronie, czyli armatki, a do zestrzeliwania tych kryjówek, widzisz? Bo to w zestawie, czyli będzie w zestawie jedna kryjowa i jedna armata. Uuu, tu jaki galanty zestaw, łódź z krabem. Exclusive. Ze srebrną wyszliwującą strzałę pewnie na wieloryby albo inne piraty. Drugi z takimi trójzębem, że tak powiem. I tu jest też jakieś ultra rzadkie, ekskluzywne w nich, znaczy nie ultra rzadkie, tylko ekskluzywne postacie, których nie ma w tych pudełeczkach. Do, co jest, przypominam, do zebrania 60. Uuu, tu to się zapowiada fajnie. Jakaś skrzynia skarbów z kluczem, a w niej otwieramy. Mamy ekskluzywne chyba trzy figurki. I ciekawe, czy te są losowe, czy one nie, są takie wszystkie. Są, nie, są takie są standardowe, tak? Chyba, że będzie na przykład gwarantowane. Tak, ale chyba, że będzie na przykład kilka rodzajów skrzyń. Dobrze, ale może będzie kilka rodzajów skrzyń, będą takie trzy albo takie trzy inne do wyboru, tak, Olusiu? Okej. Okay. Kolejna zabaweczka, Prekin, który ma w brzuchu jakiegoś pirata. Też wygląda fajnie, wyglądają na naprawdę fajne te zestawy. Miejmy nadzieję, że nie będą za drogie. Tu niby złoto, a nie, to jest taka łódka. Zobacz, ja myślałem, że to jest rekin, a to jest takie łódź. Wygląda jak łódź. Widzisz tutaj na górze, nie, on tutaj siedzi. No to jest rekin, rekino łódka. Całość będzie się prezentować i tak w sklepach będzie wyglądało i stało, będzie można wszystko zakupić. Dobra, lecimy dalej. Mamy znowu Super Thingsy Legends, co już patrzyliśmy, bo tutaj są w tym katalogu pokazane rzeczy, które będą dostępne w 2024. Czyli w Polsce będzie Mutant Battle, już kręciliśmy o nich filmy, to już wszystko wiecie. Złote puchy też otworzyliśmy, też będą dostępne w Polsce w nowym roku. Tą skrzyneczkę też otworzyliśmy, pamiętasz? Też będzie dostępna. Te pojazdy już przerabialiśmy na poprzednim slajdzie a propos Super Sphinxów Legends. Czy coś będzie jeszcze? Roboty się powtarzają. To będzie, to już to, było. To, tego nie było. Czego nie było? To. To są ze starych Chociaż nie, tego nie było. Tego nie było, no tego, właśnie. O, to taki nowy zestawiczek, no całkiem też fajnie się. Ale nie, ten był. Ale ten też może był, bo ja kojarzę to auto, tylko nie kojarzę tego był, helikoptera. Było takie podobne auto, takie niebieskowe. A, okej. Okay. Dobra, lecimy dalej. Kryjowy były, nie to kryjowy, było, tylko bazy. Było. I to wszystko będzie dostępne w sklepach w 2024 roku. Tego jeszcze nie ma? Nie, no to było, ale będzie dostępne. Czekaj, tego jeszcze nie ma? To było, nie jest, ale będzie dostępne. Tu są rzeczy, które będą dostępne do kupienia, czyli cały czas ale je produkują. Tego nie ma? W Polsce jest, tylko ogólnie, że będą dostępne w 2024 roku. I teraz nowość T-Racersy. Będą się nazywały Mix and Race i będą się prezentować dużo bardziej jak trochę Hot Wheelsy, tak mi się wydaje, bo mają takie kształty. Będą montowane tak jak były. Zobaczcie, tak, nie jak Hot Wheelsy wyglądają.
Zupełnie niepodobne do wcześniejszych. I w ogóle ja chciałem powiedzieć, że tata może widział, ale ja nic nie wiedziałem. Ja mam totalną zaskoczkę. Nie wiedziałem, jak to wygląda. Tata mi nie pokazywał. Nie, a propos tych wszystkich zabawek i a propos tych piratów. Tylko ci coś wspominałem, że będą piraty. Piratek, tak? No to mi mówiłeś. To mówiłem, ale ci powiem, że jestem naprawdę w szoku, bo wyglądają jak Hot Wheels. No bardzo, dużo fajniej wyglądają. Lecimy dalej, tak będzie. A widzicie? Zobaczcie. Czyli to już nie będzie tak, że nie będziesz wiedział, co trafisz, tylko będą w otwartych kartonach. Tak, no zobacz, są przezroczyste folie i będziesz sobie mógł kupić taki, jaki chcesz. Przynajmniej na to wygląda. Bez sensu. Znaczy, bo lubimy szukać. Jedziemy dalej. A tu taki zestawik, też wygląda zacnie. Taki już jakby, można powiedzieć, że trochę dla starszych dzieciaków, nie? Nie, bo tamte troszeczkę mniej dziecinne były, nie? Nie rozumiem. Ale to, że nie ty nie rozumiesz, to nie znaczy ja. Druga wersja, czerwona. I jeszcze to, czyli mamy raz, dwa, trzeci, jeszcze jakiś inny pojazd. A, bo tu są na górze do przewożenia. Tu naciskasz, żeby wyjeżdżały. Widzisz, tu naciskamy na górze, żeby wyjeżdżały, więc to też dobrze wygląda. Kukilus, czyli coś dla dziewczyn, coś już otwieraliśmy. Przewijaj, Oluś, do dołu. Będą nowe wydanie, jak one się będą nazywać? Pit Party, czyli zwierzęce party dla laleczek. I tutaj będzie, nie kucyk, tylko nosorożec. Bardzo ładnie. Jaki nosorożec? No nosorożec. Nie nosorożec, tylko Jezu, jak to się nazywa? Nosorożec. Nie nosorożec, jak gapa. No jak to się nazywa, Olusiu? Jednorożec. Jednorożec! Dziewczyny uwielbiają jednorożce. Przewijaj w dół. Tu będzie jakiś z muszelkami. Dawaj dalej. Ale te muszelki będą jako torebki. Rozumiem, o co chodzi. Superosko. Tu jakiś domeczek będzie dla laleczek. I jakieś inne zestawy. A to już były garderoby. Nawet kiedyś otwieraliśmy. Nie wiem, czy pamiętasz. Tu zestawik z autkiem wyjazdowym. I co dalej? Koniec. A, jeszcze jedną ważną rzecz. To jest odnośnie filmiku, znaczy nie filmiku, tylko serialu, który będzie pokazywany w telewizji od przed wakacjami zacznie być puszczany, tylko nie wiem. Ale na Netflixie czy gdzie? To jest to. Na Netflixie czy gdzie? To będzie nie na, w telewizji, nie wiem, czy to będzie na Netflixie, czy na Disneyu, czy to będzie ogólnie dostępny. I ten serial będzie się nazywał Kazum Power. TV series, 3D animacje. 52 odcinki chyba po 7 minut. Bo galancik będzie. Czyli taki prawdziwy serial. 52 odcinki. 52 razy 7. Tak mi się wydaje, że 52, chyba że 52-minutowe, a 7 odcinków. No. Może też tak być. Chyba prędzej. Czyli takie prawdziwe telewizyjne. Chcielibyśmy wam złożyć życzenia świąteczne. Wszystkiego najlepszego. Dużo, dużo prezentów, dużo szczęścia. Czego jeszcze byś życzył? Ja bym życzył na pewno, żebyście dostawali jak najlepsze Zinks. Jak najlepsze Zinksy, a teraz piraty. Piszcie w komentarzach, czy piraty będą lepsze. Ale od to super jeszcze chwilę patrz. No. Tego i tego Zinksa nie było. No ale pojawią się w serialu. No. Znaczy, którego nie było? Tych. Nie, no ten, to było chyba w ostatniej serii. Nie, a ten był... Ten, no to jest zmieniony, no był soczek. No już był nie ma... soczek, ale zmieniony. Dobra, to trzymajcie się, wszystkiego najlepszego jeszcze raz na świętach. Pamiętajcie o łapkach, wspierajcie swoich rodziców, bo pewnie teraz przygotowania, więc są zmęczeni, zdenerwowani. A już 24 przyjeżdża Mikołaj i albo przylatuje i rozdaje prezenciory. A jak ktoś nie wierzy w Mikołaja, to dostaje je... od... To dostanie rózgę do składania Lego. Rózgę do składania Lego. Tak jest, dobra. Nara, nara, trzymajcie się, pa!